Ghost Recon Breakpoint. Witajcie, to znowu ja, Sarcz, a wy oglądacie kolejny materiał wideo z gry Ghost Recon Breakpoint. Jesteśmy w tym momencie na obrzeżach regionu Infinity, gdzie czeka na nas następna misja fabularna. Musimy w tym miejscu porozmawiać z Ayaną Puri, która, jak się dowiedzieliśmy w poprzednim materiale, okazała się być naszą wtyką, z którą kontakt miał Maurice Fox. Więc tutaj Puri, która ujawniła się jako źródło przesyłanych filmów, jest w tym momencie w niebezpieczeństwie. To samo zresztą dotyczy Foxa, który ruszył jej na ratunek w Skell Investie. Skell sądzi, że Puri może pomóc w powstrzymaniu Walkera, jednak najpierw trzeba ją ocalić. No i jestem już tutaj właśnie niedaleko tego budynku i za chwilę wypuścimy drona, żeby troszeczkę się rozejrzeć. Usadowiłem się na górze, bo stąd powinienem mieć niezły widok przynajmniej na dachy tego budynku i zdecydujemy za momencik, jak tutaj do tego wszystkiego podejść. Na początku tylko schowam się tutaj, żeby nikt mnie nie wypatrzył, a teraz możemy właśnie na spokojnie się rozejrzeć. Tak jak sądziłem, na dachu też mamy przeciwników, więc właśnie chciałbym zacząć od ich eliminacji. Tym bardziej, że są to m.in. snajperzy. Oni mają zawsze dobry pogląd na okolice, więc lepiej się ich pozbyć. Oczywiście na dole będzie tych gości jeszcze więcej. Tam mamy w środku jakiegoś strzelca. Swoją drogą niewiele tutaj widać, co się tam w środku dzieje. Musimy skupić się na tym, co jest na zewnątrz w takim razie. Tutaj cywila znajdujemy, nie za wiele mi to akurat da. Ej, a to jest w ogóle lokacja, kojarzę ją. To jest przecież jedna z miejscówek z początku gry. Tutaj się próbowałem swego czasu dostać w ramach jakiejś misji frakcyjnej, później ostatecznie z tego zrezygnowałem. A tu proszę, gra mnie fabularnie tutaj prowadzi i to można powiedzieć, że w takich końcowych etapach tej fabuły. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tutaj, co jest grane. A właśnie, bo tutaj są dwa ciała, a to dlatego, że wcześniej z daleka próbowałem tutaj wyeliminować kogoś, tylko ostatecznie powróciłem jeszcze do punktu szybkiej podróży, żeby aktywować sobie premię w kwestii odporności. I nawet widzę, że te ciała tutaj nadal leżą, ale na szczęście już przeciwnicy nie będą sprawiać się z tego powodu problemów. No dobra, to będą na razie chyba wszyscy goście, którymi mógłbym się tutaj zająć. Których mógłbym na razie oznaczyć. I teraz muszę dobrze do tego podejść. To znaczy, spróbuję wyeliminować kogoś tutaj właśnie na dachu. Mamy zlokalizować biuro Ayany Puri. W pierwszej kolejności to ja bym tutaj jeszcze sobie zszedł troszkę. Uważając cały czas na tych snajperów przy okazji. Teraz tak, tutaj mamy jednego snajpera między innymi. Wydawało mi się, że tu był jeszcze jeden. Z tej strony chyba, co? Tak średnio go teraz widzę, szczerze mówiąc. Może najpierw jednak bym się... Najpierw może bym się jednak tutaj na niższy poziom przeniósł. Mam nadzieję, że tamten się na razie nie będzie ruszać. No bo tu rzeczywiście mamy tego snajpera, ale obok niego zwykły strzelec też się kręci. Więc muszę uważać. Nie wiem, kogo w pierwszej kolejności załatwić. Może snajpera? No i zostałeś jeszcze ty, jeśli chodzi o te dachy. A przynajmniej tak mi się wydaje.
załatwmy go. I mam też zdobyć kartę dostępu. Karta dostępu jest na biurku. To tutaj chyba mi się zaktualizowało, prawda? Wydaje mi się, że wcześniej tego celu nie mieliśmy. No dobra, to teraz wypadałoby się rozejrzeć, od której strony ja tutaj mogę się ewentualnie dostać. Tutaj nie wiem, czy nie ma jakiegoś wejścia do budynku. No dokładnie. Więc można by było nad tym pomyśleć. Ewentualnie spróbować dostać się tutaj, skoro już szukam tego biurka, tej karty dostępu. Może to nie jest taki głupi plan. Tu jeszcze zabierzmy jakąś broń. Nie, tym razem są to buty ze stalowymi czubami. A w sumie może od razu je założymy. Zawsze to wyższy poziom. Teraz pytanie, czy ja tutaj bez problemu sobie zejdę. Ale wydaje się, że tak. Muszę tylko uważać, bo od razu w tym budynku mamy paru przeciwników. Jeden jest akurat tutaj na parterze chyba. Czy ja tędy w ogóle przejdę? Co jest grane? Czemu nie mogę przeskoczyć? Dobra. Wow, wow. Ale tutaj kurde świecą mi tymi latarkami. Wow. To on z drugiej strony jest w stanie mnie wypatrzeć? To nieciekawie. Ale dobra, jedną rzecz mogę spróbować zrobić. No właśnie, wysłać tam drona i gościa załatwić. Udało się to. I teraz ewentualnie go przesłuchamy. Wejdę jeszcze tutaj. Give me some information about this. I swear it. I've said everything I know. Wejście do biura Puri wymaga karty dostępu. No, już się domyśleliśmy, skoro była informacja na temat tej karty, żeby ją zdobyć. Od razu sobie drona uzupełniłem. Ale, tutaj akurat ktoś, kurczę, przechodzi. Muszę uważać. Może zdążę jeszcze zabrać schemat w takim razie. Mamy to. A tego pewnie nie zniszczę za bardzo, a nawet jeśli tak, to kurde, ktoś tu idzie. Zobaczył skubane ciało. Szczęście w porę. Go załatwiłem. Dobra, to samo z tym. Niebezpiecznie tutaj się robi. Naprawdę niebezpiecznie. Ale przynajmniej w tej części budynku chyba wszyscy wyeliminowani. Nie widzę na mapie, żeby tutaj było ich więcej. Sporo ogólnie tych znaczników z informacjami. I to ten koleś miał te informacje, kurde. Ale jaja. Tutaj są też cywile. Ogólnie. Ale powiem wam, że trzeba by było zabrać, kurczę, tego gościa. Dobrze, że się jeszcze w porę zorientowałem. Dobra, idziemy w takim razie tutaj. I znowu tego przesłuchamy. Tell me everything. You know everything now. I swear. Kartę dostępu można znaleźć w pokoju ochrony, czyli też właściwie nic nowego, bo udało się to wcześniej już zlokalizować. No, nie wiem, czy tutaj zostawiać to ciało. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Przy okazji, tu jeszcze mamy coś. Cóż to takiego? A ja na Puri na temat środków nadzwyczajnych. I'm not sure I feel good about producing all these automated answers for the communication shutdown. Isn't this measure a little excessive? Rozmowa telefoniczna między Ayaną a pracownikiem z Keltechu. Reszta świata wierzy, że utrata łączności jest czymś normalnym.
W operacji Cytadela wykorzystano politykę tajności stosowaną przez Skeltech. Tu jeszcze w międzyczasie tą broń zgarnęliśmy. I to na tyle. Dobra, będę wchodził na górę, bo tam jest ewidentnie ta karta dostępu. Rozumiem, że w pomieszczeniu obok. Spróbujmy to zabrać. Mamy to rzeczywiście. Karta dostępu w naszych rękach. Przepustka zapewniająca dostęp do biura Ayany Puri w głównym biurze Skell Technology. To teraz pytanie tylko, gdzie jest to biuro? Kawałek do przebycia mamy, jakby nie patrzeć. To teraz uwaga. Swoją drogą wejdę sobie jeszcze tutaj może na górę. A nawet jeszcze wyżej. Tu akurat mamy jakąś skrzynkę. I z tej strony pewnie wyjdziemy tam na zewnątrz, gdzie wcześniej też patrzyłem. Dobra sytuacja jest dla mnie taka. A nie, to jednak nie jest to wyjście, o którym myślałem. Myślałem, że tutaj się dostaniemy rzeczywiście na zewnątrz, ale nie do końca. Dobra sytuacja jest taka, że w tym budynku nie za bardzo mamy jakichś przeciwników, czyli mogę tutaj się przekraść. Patrzcie, to już jest to pomieszczenie chyba, a w środku mamy sporo przedmiotów kolekcjonerskich. Mam nadzieję, że będę miał okazję z tymi przedmiotami się zapoznać. Na razie wchodzimy do środka. Vox. You're the stupidest smart guy on the island. I got you, pal. Come on. We're going to Air One. Stop! Stop! Stop. Ayana. Your friend, Hill? He took Ayana. Josiah. Josiah Hill. That woman who killed me knows where. All right, come on, Fox. You can do this, okay? You just think of Harmony. Oh, she's all I... What would she think of me if I didn't try and help a friend? If I did nothing? Get on your feet, Fox. You can do this. Jasny gwint, nie przeżyję tego. Kurde. I Josiah. Damn it, Fox. Josiah zabrał Ayanę, więc teraz jego będziemy musieli jeszcze ścigać. Szkoda Foxa, kurde, w pewnym momencie w poprzednim odcinku w końcu się zacząłem zastanawiać, czy on tutaj nie ma z tym wszystkim czegoś wspólnego, ale na szczęście nie. Teraz to ja muszę tutaj uważać, bo kurde, znaleziono ciało na górze? Nie no, na razie jest spokój. Zabij Yellow Leg, udaj się za nią na dach. A, dobra. Bo to jest ta osoba, która zabiła Foxa. Najpierw jeszcze zapoznajmy się z tymi zapiskami. Tabliczka na biurko Ayany Puri. Została teraz dyrektor operacyjną. Musiała otrzymać spory awans po tym, jak Skell zaczął się ukrywać. Jest tutaj tego więcej. Na przykład z tej strony. Trofeum za dokonania. Rozumiem, że też dla Ayany. Trofeum Skeltechu za dokonania przyznane dyrektor finansowej Ayanie Puri. Prawdziwa pracoholiczka skupiona na rozwoju kariery.
No ale teraz jej życie jest zagrożone, jakby nie patrzeć. Josiah ją porwał. Miejmy nadzieję, że uda się ją tam uratować. Tym razem zdjęcie personelu Skella. Tutaj. A, to jest chyba to samo zdjęcie, które już wcześniej znaleźliśmy gdzieś indziej. O właśnie, zdjęcie z otwarcia. To samo, najwyraźniej. I wydaje mi się, że jeszcze coś mieliśmy... A nie, jeśli chodzi o przedmioty kolekcjonerskie, to akurat będzie już tutaj wszystko. Na to wygląda. No, najwyraźniej. Jedynie dwie skrzynki jeszcze, ale one już tutaj nie są najbardziej istotne. No i co? Ruszamy na dach w takim razie. Rozprawić się jeszcze z tą Yellow Leg. Ale to już pewnie też się nie obejdzie bez strzelaniny w takim razie. Ja może tutaj wylecę dronem na początek. Jak tutaj sytuacja wygląda? To jest ona? Dokładnie. No bo tutaj mi jeszcze kogoś pokazuje niby. Jakoś z tej strony, tak? Jeśli mogę, to bym oznaczył. Jest to dron po prostu. I tam jeszcze mamy cywila. No dobra, spróbuję tą Yellow Leg wyeliminować. Ciekawe, czy jestem w stanie to od razu zrobić z daleka. No jak najbardziej, dał radę. Przeszukaj jej ciało. Ej, ale tu jeszcze w dodatku jakiś helikopter. Przeczekajmy to. Nie wiem, czy oni odlecą. Możliwe, że ja tak czy siak muszę ten helikopter zestrzelić. Być może gra uznała, że tutaj powinno dojść do strzelaniny, a ja tymczasem rozprawiłem się z tą Yellow Leg bardzo szybko. W teorii, gdybym przeczekał, to może udałoby się rzeczywiście pozbyć tego śmigłowca bez eliminowania ich wszystkich. Ale dobra, no... Możemy w takim razie zrobić sobie jeszcze małą strzelaninę. Wyciągamy zatem wyrzutnię rakiet. Nie mówcie, że nie trafiłem. Come on. Aj, szkoda. Spróbuję raz jeszcze. No, teraz się udało. Muszę teraz uważać, bo jest tych wrogów sporo tutaj jeszcze zaniepokojonych i co ciekawe, kolejny jeszcze helikopter leci. To nieciekawie. Mam trzy rakiety. Teraz uwaga. Dobra, śmigłowiec trafiony. Ej, jeszcze następny. To chyba będą tutaj w nieskończoność przylatywać. Ja wolę od razu... W takim razie tą Yellow Leg przeszukać. Są dane wywiadowcze. I mamy dowody Yellow Leg. Zobaczmy. Część notatki. I patrzcie, znowu ten wyjątek z wiersza w odosobnionej dziczy na południowym wschodzie. O co tutaj chodzi? To samo już zdobywaliśmy wcześniej. Od tych innych przeciwników. Od Flycatchera, od Silverbacka i tak dalej. No, ale może to już wszyscy, jeśli chodzi o śmigłowce. Więc teraz tylko rozprawić się z przeciwnikami będącymi tutaj. O nie, tamten to akurat załatwić go w głowę, dokładnie. No, tak jak mówiłem, troszeczkę sobie postrzelamy teraz dla odmiany. Widać, że ta końcówka misji właśnie nastawiona na strzelanie, skoro te... Śmigłowce tutaj jeszcze nam miały przeszkodzić. Teraz tutaj muszę uważać, bo w końcu kurde padnę. I tyle z tego będzie. Wycofać się na razie. Uwaga. Tutaj próbował mnie zaskoczyć, ale mu się to nie udało za bardzo. A kto jeszcze? Drona mamy gdzieś w pobliżu, ale to chyba trochę niżej.
Teraz uwaga tutaj na tego. Załatwiony. Ten dron jest tutaj. Zniszczony, super. Czekamy na kolejnych przeciwników. A może jakoś tędy właśnie przejdę na dół. Teraz zobaczymy, jak tutaj w ogóle wygląda ten obszar. Bo mamy tam niby jeszcze właśnie jakieś skrzyneczki. Dobra, chyba po prostu zejdę sobie tutaj. I rozprawimy się jeszcze z kolejnymi. Mamy gości chyba na dole, czy jednak na górze? Nie, na górze mamy ciężko zbrojnego. A skoro tak, to ja bym sobie jeszcze z nim poradził najpierw. Chodź tutaj. Patrzcie, tutaj go mamy. Muszę go zajść od odpowiedniej strony. No, żeby tutaj się teraz nie dać zabić przypadkiem. Bo to też jest takie ryzykowne, kurczę, podbieganie do ciężko zbrojnego na odległość dosłownie paru metrów. Ale radzimy sobie. Zgodnie z planem likwidujemy ich wszystkich i no tak czy siak muszę zejść tam, żeby pokonać pozostałych. I przy okazji otworzyć jeszcze te skrzyneczki. Bo wiecie, ja tutaj muszę porozmawiać ze Skellem, więc tak czy siak muszę doprowadzić się do względnego spokoju tutaj, żeby w ogóle możliwa była szybka podróż. Zawsze oczywiście mógłbym po prostu zniknąć, odlecieć. Tym bardziej, że na górze był śmigłowiec, ale zrobimy to trochę inaczej. Przy okazji też zgarnę sobie jeszcze jakąś legendarną broń, czy tam inny element wyposażenia. Od tych przeciwników, których wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania, załatwiłem. Dobra, następni. Może ustawię sobie taki widok teraz. Troszeczkę podejść. Ej, bo tutaj bliżej jeszcze przychodzi jeden. Załatwiony. Nie mogę zapominać, kurczę, o tej wieżyczce. Dobra, bo został jeszcze tylko jeden. Gra nakazuje mi się wycofać, ale może niekoniecznie. Będziemy to robić. Schodzimy tutaj. No i zaskoczenie totalne, dobre. To jeszcze ta wieżyczka tylko została. No i udało się. Poradziliśmy sobie absolutnie ze wszystkimi. Tutaj na dole jeszcze ta ostatnia skrzyneczka. W ten sposób będziemy mieli całą tą lokację już splądrowaną. Wszystko zabrane, co tylko było do zabrania, jeśli chodzi o te skrzynki. Więc za chwilę sobie poprzełączam moje wyposażenie. Ale najpierw jeszcze te inne elementy otoczenia. I proszę, mamy między innymi spodnie maskujące duchów. Więc też fajna rzecz. Kolejna czapka na 172 poziomie. No i teraz może zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Czyli tak, te nowe spodnie sobie założymy, zwłaszcza, że są elitarne. Do tego jeszcze czapka, 174 poziom i może jakaś pukawka ewentualnie. Karabin wyborowy na wyższym poziomie. No a tutaj karabin szturmowy na razie pozostawiamy. Dobra, skoro tutaj wszystko zrobiłem, to nie pozostaje nic innego, jak tylko powrócić do Skella i z nim porozmawiać. Jace. Did you find my dad? I'm sorry, kid. Don't say it. Harmony. If you don't say it, it isn't true. If he doesn't say it, Daddy's alive. Don't let him say it, Jace. Don't let him. I'm sorry, kiddo. I'm so sorry. And Ayana? I know where she is. I can bring her back. I couldn't help Fox, but I can bring her back. Jace.
Please, try. Save Ayana. There's no one else. Nie po raz pierwszy, wszystko w rękach nomada. No i przy tym wszystkim szkoda w tej sytuacji też najbardziej Harmony, która straciła ojca. Też pewnie można z nią na ten temat porozmawiać, podejrzewam. Więc spróbujmy to zrobić. Nie wiem, czy jest cokolwiek, co moglibyśmy tutaj dla niej zrobić. Na pewno nie. Żadne słowa tutaj nie zaleczą tych ran. You okay, Harmony? You want me to help you unpack your stuff? I don't need your help. Maria is helping me. All right. Your dad was really brave. Glad I got to meet him. I wish we never met you. I'm sorry, kid. No cóż, ona teraz też będzie obwiniać między innymi nomada za tę śmierć. Take care, kid. A to dlatego, że jakby nie patrzeć, to my tam wyruszyliśmy, to my mieliśmy też uratować nie tylko Ayanę, ale i Foxa. No, z tym drugim się niestety nie udało. Cokolwiek byśmy my jako gracze nie zrobili, no to nie dało rady przecież tego powstrzymać. To było wydarzenie fabularne. Więc będziemy tę historię kontynuować w następnym odcinku. Ayana Puri, teraz jej wątek i powstrzymanie najwyraźniej Josiah Hilla. Oczekujcie zatem na następny materiał, zostawiajcie kciuki w górę, jeśli seria wam się podoba i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!